Ja jestem transit mieszkam. Trzech rzeczy. Pan Mariusz jest naszym dyżurnym telefonistą dzisiaj w programie, w magazynie komputerowym Trącić Myszką. I tutaj przeglądaliśmy czat bardzo uważnie. Panie Maćku, może zacytujmy zdanie jednego z czatujących, Krzysztofa Piwowara. Dobrze, tak? On dobrze. Się odniósł do pewnej kwestii, o której rozmawialiśmy. Może tak, tutaj zacytuje? Krzysztof Piwowar właśnie, jeden z nimi też z prelegentów Usability Day w Krakowie, tutaj tak to skomentował, że wszystko fajnie, tylko niestety strefy UCD nic nie wspominają o celach i potrzebach klienta, także w praktyce zastosowanie UCD nie ma specjalnie zastosowania. To chyba... Pan Mariusz został wywołany do tablicy, tak? I ja myślę, że Krzysztofowi Piwowarowi akurat chodziło o to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli to, że UCD jest fajne, ale jeżeli chodzi o cele użytkownika, nic nie mówię o celach klienta, które w czasie projektowania też trzeba zawsze wziąć pod uwagę. Więc myślę, że to jest dobre podsumowanie tego pierwszego naszego wątku. Tego przykładu konkretnego, tak. Tej firmy od rękawiczek i od galanterii. Puccini, tak, dokładnie. Przy okazji pozdrawiamy tą firmę, jako że była przykładem w naszym programie, ale to znaczy tak, czyli rozumiem, że jest pewna rozbieżność interesów, tak? Bo tu są jakby założenia, a tu jest po prostu rzeczywistość. Mam to tak rozumieć? Czasami tak bywa. Przypominają mi się strony, które były tworzone w połowie lat 90. Często film produkcyjny, gdzie to było projektowanie zorientowane na klienta, więc osoba, która chciała skorzystać z usług takiej firmy, najpierw musiała zobaczyć kilkuminutową prezentację flashową, gdzie podziwiała wizerunek prezesa, prawda? Tak. Do tej pory zostają jeszcze takie smaczki, że użytkownik jest zmuszany do wyboru pomiędzy stroną HTML, a pomiędzy stroną flashową, czy na samym początku do wyboru wersji językowej, i to na pewno są takie elementy, które już na samym początku sprawiają, że użytkownik już jest troszeczkę sfrustrowany, musi dokonywać jakichś wyborów, otrzymuje czasami rzeczy, które są zupełnie, że tak powiem, nie po to przyszedł do serwisu, żeby oglądać, prawda, wizerunek prezesa, ale to się zmienia. Na pewno polskie serwisy są coraz lepsze. Myślę, że też dzięki temu rynek staje się coraz większy, coraz więcej firm zajmuje się użytecznością i faktycznie to widać w polskim internecie. Ale to, co pan powiedział, to prawda. Sam widziałem taką stronę, gdzie po wejściu na stronę w pierwszej kolejności wyświetlał się cały zarząd firmy po kolei z charakterystykami, z życiorysami, a cała reszta to była w ogóle w tle. Tak. Z tym, że to już są takie przypadki odosobnione. Raczej się tego już nie spotyka. Raczej się tego nie spotyka, ale jeżeli ktoś będzie chciał bardzo znaleźć, to zapewne w przemyśle, w firmach z przemysłu, powiedzmy, węglowego, hutniczego, czyli w firmach, które tak naprawdę współpracują z kilkoma dostawcami i nie muszą zabiegać o klientów, nawet klientów business to business. Wówczas to motywacja do tego, żeby ta strona była użyteczna i w ogóle jakkolwiek wyglądała, jest bardzo mała. I te strony czasami faktycznie przypominają bardzo anachroniczne strony z początku lat 90., już nie wspominając o użyteczności, bo ta użyteczność to w ogóle nikt o tym nie myślał wtedy, prawda? Proszę Państwa, to jest rzeczywistość i to ta smutna rzeczywistość. Natomiast pan Marcin i Maciek Jankowski mają już laureata naszego pierwszego konkursu, który stał się szczęśliwym posiadaczem ekologicznego koszyka. Tak, ekologicznego koszyka na zakupy. Wszystko jest teraz ekologiczne, to dlaczego nie ekologiczny koszyk? Panie Marcinie, panie Maćku. Pierwszy odpowiedział Nowaka, także gratulujemy ekologicznego koszyka. A ja poproszę o skontaktowanie się i wysłanie e-maila na adres jarek@myszka.org, żebym wiedział, komu przekazać nagrody. A skoro o tym mówię, to od razu bardzo cenna informacja. Nagrody, które są nagrodami w naszej audycji, nie są do odebrania następnego dnia po naszym programie i często się zdarza, że muszą po prostu przyjść pocztą, co powoduje, że ten okres od wygrania nagrody do odbioru czasami
czasami się może wydłużyć nawet do tygodnia. No niestety na pocztę jeszcze nie mamy żadnego złotego sposobu. W takim razie już za chwilę przygotowujemy nowe pytanie, chyba że pan, panie Maćku, coś jeszcze wyszukał z ciekawych informacji, z opinii na czacie. Znaczy, ja myślę, chciałem tutaj też powiedzieć o takich trzech ważnych pytaniach, które są podstawą usability, czyli kiedy użytkownik wchodzi na naszą stronę. Na początku, w ciągu tych pierwszych paru sekund, zadaję sobie takie trzy istotne pytania. Czyli po pierwsze, o co w ogóle chodzi, co to jest za serwis. Druga kwestia, co ja będę z tego miał, czy nie wiem, coś mogę zyskać, coś mogę kupić. No i trzecie pytanie, które dość często powoduje, że użytkownik szybko opuszcza nasz serwis, to co ma zrobić dalej, jeżeli nie pokażemy użytkownikowi, jak można się poruszać po stronie, jeżeli nawigacja nie jest przemyślana. Użytkownik się gubi i często po prostu opuszcza naszą stronę. I to jest właśnie chyba to, czego byśmy nie chcieli. A jeszcze odwołuję się do czatu. Krzysztof Piwowar na czacie dziękuję. Może ja zacytuję, tak? Zacytuję. Dziękuję, Mariuszu. Dokładnie o to mi chodziło. Ja jeszcze, jeżeli mogę tutaj nawiązać do słów Macieja, nie możemy zapominać o tym, że użyteczność służy też bardzo ważnemu celowi, mianowicie temu, żeby serwis internetowy zarabiał. Więc w internecie, gdzie konkurencja jest o jedno kliknięcie myszki dalej, ważne jest to, żeby takiego użytkownika, który już odwiedził naszą stronę, przyciągnąć, ale przede wszystkim przyciągnąć jego uwagę tak, żeby został jak najdłużej na tej stronie, żeby zainteresował się asortymentem, żeby być może coś kupił. Więc to już jest taka najlepsza i najważniejsza rzecz, czyli jednym słowem realizowanie konwersji. Konwersji, czy to w postaci zakupu produktu, czy wypełnienia formularza, czy ściągnięciu jakichś elementów ze strony różnego rodzaju, zależy są, jakie są cele witryny. W każdym razie użyteczność jest bardzo pragmatyczna. Musimy wygrać z konkurencją. Musimy mieć stronę, na której użytkownicy będą w stanie realizować swoją potrzebę szybko, sprawnie, przyjaźnie i którą, miejmy nadzieję, polecą jeszcze swoim przyjaciółom i znajomym jako świetny serwis, z którego można korzystać.